Kacper Kuszewski zdradza tajemnicę Walewskiej. Tak oceniała uczestników. Kacper Kuszewski jest aktualnie uczestnikiem programu Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi. Wcześniej aktor zasiadał za stołem jurorskim. W trakcie rozmowy z serwisem Goniec Rozrywka postanowił zdradzić, co działo się w trakcie nagrań, kiedy nadszedł moment oceniania uczestników show Polsatu. Nowa edycja programu Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi to strzał w dziesiątkę telewizji Polsat. Widzowie z chęcią oglądają nową edycję, tym bardziej, że wśród gwiazd, które powróciły do rywalizacji o Złotą Maskę, są byli jurorzy Katarzyna Skrzynecka i Kacper Kuszewski. Tu jest cała ósemka fajnych faworytów i ogromnie się z tego cieszę. Będziemy szli łeb w łeb do samego końca i będzie 8 złotych twarzy, śmiała się w rozmowie z Gońcem Rozrywka Katarzyna Skrzynecka. Skrzynecka podzieliła się również, jakie są różnice między byciem jurorem a uczestnikiem programu. To jest to najtrudniejsze zadanie, kiedy mamy zdecydować o czyimś zwycięstwie, a powinni dzisiaj wygrać troje, czworo czy pięcioro wykonawców. Natomiast jako uczestnik programu jest to zdecydowanie więcej pracy takiej po prostu pamięciowej, kondycyjnej, aktorskiej, wokalnej, bo to są wielogodzinne treningi przez cały tydzień, mówiła Katarzyna Skrzynecka. Kacper Kuszewski o wpadkach na planie TTBZ. Kacper Kuszewski w trakcie rozmowy z serwisem Goniec Rozrywka postanowił zdradzić, jakie wpadki zauważył w ciągu tylu lat uczestniczenia w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Nie tylko mowa tutaj o pomyłkach w choreografii. Łukaszowi Zagrobelnemu w pierwszych słowach piosenki wyskoczyły z ust sztuczne zęby i poleciały przez scenę. Bugi miał utwór, był to jakiś amerykański raper, na którym mu zależało. Chodził po scenie i ruszał się jak typowy raper. Był mega zdeterminowany, żeby to dobrze wyszło. I na samym początku nadajnik od mikroportu wypadł mu i na kabelku dyndał mu przez cały występ między nogami. To są takie rzeczy, których się nie zapomina. Aktor wyjawił również pewną tajemnicę, którą skrywa Małgorzata Walewska. Kuszewski ujawnia tajemnicę Walewskiej. Kacper Kuszewski zwyciężył w 8. edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo. Czek o wartości 100 tysięcy złotych przekazał Centrum Praw Kobiet. W latach 2018-2021 był jednym z jurorów programu rozrywkowego Polsatu. W trakcie rozmowy aktor wyjawił sekret Małgorzaty Walewskiej. Chodzi o głosowanie na uczestników programu. Podobno Małgosia Walewska w którymś odcinku chciała przyznać 10 punktów 4 osobom, nie umiała zdecydować i ciągnęła losy. Wcale się jej nie dziwię, też często miałem takie dramatyczne rozterki, powiedział w rozmowie z Goniec Rozrywka Kacper Kuszewski.